Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed World, moi drodzy. Zapraszam was na kolejny odcinek. I przede wszystkim chciałbym zacząć od jednej rzeczy. Bo ja w poprzednim odcinku mówiłem o fanach BM-ek, że BM-ki są złe i tak dalej. Przede wszystkim ja nie chcę nikogo urazić, nie mówię tego serio. Na przykład powiem wam jedną sytuację. Mam kolegę, który jest fanem BM-ek. Mówię do niego, o BM-ki, BM-ki, wieśniaki i tak dalej. A mówi, o Passaty, Passaty takie srakie i owakie. Ale potem jedziemy sobie na zlot i podziwiamy po prostu driftujące BM-ki. Więc jest to takie przekomarzanie. To jest tak jak, tak samo jak, nie wiem, śmianie się z typowego Milka, dealera samochodów, tak? Mówienie, że Niemiec coś tam płakał jak sprzedawał i tak dalej. To jest po prostu na żarty, to nie jest na serio, nie chcę nikogo obrazić, więc wyluzujcie z tym, chodźmy do gry. Przywitał mnie fajny utwór hip-hopowy, oczywiście, mikrofon chodź tu bliżej. Chodźmy underground. Mam oczywiście moją Mazdę MX-5, która ostatnio, pamiętacie, bardzo fajnie się spisała na drifcie, nie? I tutaj mamy dragi i sprint. Zacznę od sprintu, to najlepsze, zostawię sobie na później. A poza tym, dopiero co skończyliśmy w poprzednim odcinku robić turniej dragowy, więc startujemy, myślę. O, cześć, Junia! Aha, i pomyliłem się z Subaru, znaczy Subaru z tym, z Dodge'em Neonem. Ja nie wiem, czy pomyliłem, no tutaj to widzę, że to jest Subaru, ale wystartowali. Ech, kurde, muszę się podrapać. Ach, lepiej. O wiele lepiej. Dobra, resume race. No, nie wiem, jak mi się to... Po prostu może mi się pomyliło, no nie wiem. Ale rekordowa ilość osób zwróciła na to uwagę. To mnie ciekawi. Zdarza się, no, każdemu, co? Oczywiście też nie jestem jakimś tam ogromnym znawcą samochodów. Mam taką wiedzę i bazę marek i modeli wozów, które pojawiały się w NFS-ach. A poza tym jakoś też nie oglądam tych wszystkich, wiecie, top gearów i tak dalej. Po prostu nie mam za bardzo na to czasu. Ale być może powinienem, bo jest tam szereg informacji, których nie doświadczymy chociażby w internecie na temat różnych tam samochodów, ich osiągów i tak dalej. Więc może też tego typu reklamy powinienem oglądać, żeby zwiększyć swoją wiedzę na temat tych samochodów. No ale z drugiej strony uważam, że jest ta wiedza wystarczająca, żeby grać w gry arcade'owe, moi drodzy. Tym bardziej, że mam zamiar grać w wyścigówki typu Burnout Paradise, gdzie nie ma licencjonowanych samochodów, więc tam w ogóle prawa fizyki są bardzo umowne. Ten skrót tutaj po prawej jest punktowany, ale ja wolę jechać tu naokoło, bo tutaj raz, że fajnie się jedzie, a dwa, jest szybciej. Wychodzimy z większą prędkością z tego, powiedzmy, lasu czy parku. O kurde, jedziemy do słynnego skrótu, ale goni mnie tutaj Celica czy Celsia. Nie powinno się czytać chyba Celica, tak mi się wydaje. Zresztą to jest nieważne. Najważniejsze jest o to, abyście wiedzieli, o co chodzi. Jestem pewien, że gdyby powstał samochód, który by się nazywał... Polski samochód, który by się nazywał... Nie wiem... Janek z Ostrołęki, to podejrzewam, że żaden Anglik nie potrafiłby poprawnie wymówić nazwy tego auta. Więc... odblokowałem chyba imprezę, więc ja się nie czuję jakoś źle z tym, że czasami jakieś tam nazwy dziwne przeteguję, no. W ogóle niektóre samochody wiem o tym, że mają też nazwy włoskie, prawda? No ale jak na przykład Lamborghini. Powinienem zmienić tą maskę, bo ja tutaj dałem malowanie, ale chyba je wypieprzę, wiecie? Kurde, ja nigdy nie wiem, jak one te łapy opuszczają, cholera. Ależ paskudnie idzie. Dobra, jedziemy draftem. Ach, nie mam coś wyczucia do tych biegów, wiecie? Co? O nie! Ja też tak umiem. W NX5 mamy 5 biegów tylko, więc jadę już na ostatnim. Tylko mi nie skręcaj! Dobra, będzie ci chciała, będzie. O, ja robię tak. Jeszcze mam za wolny samochód, żeby przejechać z przodu pociągu, ale później mi się to uda, gwarantuję wam.
Dobra. I zobaczymy sobie to Subaru, które odblokowałem. Jak ono wygląda w tej grze. Subaru Impreza. Ej, podoba mi się. Tutaj mamy napęd chyba 4x4, jak to bywa w Subaru. Nigdy nie lubiłem Peugeotu, wiecie? O, tu mamy tego Dodge'a Neona, którego pomyliłem z Subaru. Nie wiem, tak jakoś tak samo mi się patrzyło z oczu. A Lancer, no nic ciekawego. Na razie zostanę przy MX-5, bo chyba żaden z tych pozostałych samochodów nie ma napędu na tył. Tylko właśnie, mieliśmy zmienić sobie winyl. Nie chcę tego unikalnego. Replace. Mamy tylko ten jeden unikalny. Weźmy sobie. No ja pewnie zrobię znowu jakiegoś krapa. Dajmy jakiś pasek. Właśnie, trzeba zawsze kolorem. Tak i tak, dziwnie to jest trochę zrobione. Grunt, że jest. Okej, okay. Jeszcze nie mamy zbyt wielu kolorów do wyboru, ale zawsze to coś. I tu też paski. Co by tu pasowało? O. I też damy czerwonego. Hops. Czy to działa? No jakoś tam działa. Myk i dajmy jeszcze side. Stripe. Kurde, nie widzę tego paska. To jest czarny. Choroba. Już mam zablokowane. Nie wiem, jaki tutaj dać. Jakiś prosty taki, ale żeby się fajnie mieszał z tym. Tylko ja nie... Nie, taki to nie. Czy taki? Jak to będzie wyglądało? Nie, to już takie trochę nasrane jest. No dobra, niech będzie. Zawsze to jakieś tam wygląda. O, już czekam na te komentarze. Dobra. Knockout. Jedziemy sobie knockout. Knockout. Jaki skyline. Wow. Też go musimy kupić oczywiście. A czy wypożyczyć, bo tu się jakoś te samochody wypożycza. Tu mamy Nissana. Kurde, jak on się nazywał? Ma napisane. Sentra. Coś tam miał napisane, ale też jest paskuda. W ogóle co to za trafiki? Wyścig trafików tam. Ten drugi to nie wiem, to chyba właśnie był ten Mitsubishi Lancer. Nie lubię go. Wygląda tak niesportowo, moi drodzy. Jest za łatwo, no zobaczcie, ja już ich zostawiłem. What the fuck? Nie! Kurde! Zabili mnie. Okej, okay, ostatnie okrążenie. What the fuck? Od czego ja się tu odbiłem? Ale dziwne, ale przez całe te, wszystkie te okrążenia nabijałem sobie te punkty z tylu i zobaczymy, co ja odblokuję za to. Mam nadzieję, że jakąś konkretną część albo coś innego dobrego. Patrzcie, jeszcze to i tak jest, pięknie. Nawet nitra nie używałem, nie wiem, drugi raz jakoś poszedł mi lepiej. Chyba gra uznała, że nie daję sobie rady z takim poziomem trudności i wiecie. Te paski wyglądają trochę... Te czarne się odznaczają troszeczkę. No ale dobra, niech już zostanie. Nie wygląda tak źle. Dosyć ciekawie te czerwone kreski wyglądają. Sentra, tak jak myślałem. Spec V. Zobaczmy, jak to wygląda w tej grze. Zobaczmy, tu jest. Jakieś nowe winyle, tak? Co to będzie? Maski, no fajnie, tylko ja mam z włókna. Olewamy sprawę i idziemy robić sprint, moi drodzy. Kasa kolejna musi lecieć na konto. Tyle wam powiem. O tak. Już z golfiarzami chyba nie będziemy się ścigać w tej grze, co? Teraz już same Nissany, Mazdy, Mitsubishi. What the fuck? Pojawił się Mitsubishi Eclipse. Skumajcie!
Jak pokonam tego faceta, to odda mi samochód. Musimy zdobywać te punkty... stylu, żeby odblokować Mitsubishi. A im więcej tego, tego stylu zdobędę, tym szybciej odblokuję Mitsubishi. Zobaczcie, ale fajnie. No wiem, że Mitsubishi nie ma napęd na ten. O, jak on skręcił? Cheater. O nie. Co? Nie dał się zramować? Ale dziad. Niturujemy go. Nie można oszukiwać w Eklipsie. Co? A ten jak pojechał? A ja jadę tu z Krutasem. Yeah. Spadaj stąd, Lancer. Gonimy Mitsubishi Eclipse. Muszę go pokonać. Odda mi samochód, jak go pokonam. W ogóle ja zauważyłem, że jadę już ten sam odcinek drogi któryś raz z rzędu w tym odcinku. Drugi raz konkretnie. Ale ogólnie te trasy się dosyć powtarzają, a szczególnie miejsca. Więc podejrzewam, że w gruncie rzeczy ta mapa nie jest aż taka duża i gdyby był tu tryb swobodnej jazdy, to tak naprawdę przejechanie jej z jednego końca na drugi zajęło nam by chyba minutkę. Tak mi się wydaje. I patrz, jak on skręcił? Ha, ha, myślałem, że go zramuje. Cholerny cheater. No ale dobra, jestem na przodzie. Jak go pokonam, to wiecie. Ja chyba wiem, gdzie się kończy ten wyścig pod wiaduktem. Tam będzie taki wiadukt, będziemy chyba jechali między tymi. Tu będą jeszcze skoki, fajnie. Ale w ogóle zauważyłem, że tu nie ma ruchu ulicznego. Nie ma jak zarabiać tych takich punktów, wiecie, fajnych, że punktów. O nie, o nie, o nie. Nie mam już nitra. Tak, to się kończy w tym fajnym miejscu. A później jeszcze będzie można jechać prosto. Ale ja tym razem jadę tutaj. Zobaczymy, czy się bardziej opłaci, czy mniej. Ale pędzę. 220. 30. Au! Au! Mało brakowało. Ale się udało. A nie wiem, ile tam jechałem. 240? Musicie mi powiedzieć w komentarzach. Yeah. Ograłem ich wszystkich. Lever upgrade visuals. Okej. Okay. Yeah. Coś, jakiś upgrade mi się odblokował. No ale tych punktów stylu to niewiele zarobiłem tym razem. Aha. Co? Co mi się odblokowało? Momentos. A! A! Wow! Nowe kolory! No to nie, no teraz to już będę na pewno musiał usunąć ten winyl czarny. On nie pasuje tu już zupełnie. Okej. I usuwamy winyl. Ten, nie? Pięknie. I zostawimy takie czerwone, że takie coś. I jedziemy dalej. Nowy drift! 4 okrążenia. Lecimy. 300 dolców za przejazd. Jak mi pójdzie? No wiecie co? W driftach tutaj jestem słaby. Powiem wam szczerze, bez bicia. Zatem nie mam kiedy potrenować, tym bardziej. Ej, to jest trasa z Underground 2. Tak jest, skopiowana z Underground 1. O! A raczej z dwójki skopiowali tutaj. Nie, ale serio, to jest... W dwójce też była ta trasa. Troszeczkę może tam unowocześniona. Nieznacznie, ale jednak troszeczkę. A wiecie, jak się tu będzie driftować genialnie, jak już zupgrade'ujemy maździocha? O tak. Ej, no czemu mnie złapało strefy? Czyż byłem? No maździochem to można driftować. O, doganiają mnie. Dawaj Mazda, dawaj. Nie! No gdzie na ścianę lecisz? To nie kobieta. Wiesz, zaraz, Mazda to jest kobieta. Kurde, no to... To było lipne. Kupę? Co to za kupę? O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Dobra. Dajesz, 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 ciągnij, 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 ekstra! Mazda, ciągnij! To kobieta.
Bez urazu. Jest, 10 tysięcy. Tu teraz mogą mi naskoczyć. Albo i nie. Są bardzo blisko. Cholera, jasna. Yeah! Maza dociągnęła. Świetnie. Ej, czy tam jakiś koleś miał nick lesbian? Teraz obejrzymy go. No ja, taki fajny miałby ten. Takie fajne combo, nie wyszło. I 8, 9, 10, 10, 13. Oh yeah! Patrzcie, jak dopieprzyłem moim maździochem. Ha? A mówiliście, że nie umiem driftować. Ja nie umiem, ja nie umiem. Tak jest. Co to jest? Nismo Centra? Wow. Gdzie to Nismo? To był jakiś magazyn chyba. Volkswagen? Nie, tego nie chcemy. Jedzie. Time trial. Lecimy. Yeah? Performers upgrade mi da koleś. No dobra, zobaczymy TJ, co potrafisz mi dać. TJ CJ. Dawaj koleś, startuj. Tym razem z kolei startuję, to będę wolniej jeździł. Bo jak babka, to wiecie, adrenalina. A czasami te babki to tak wbiegają na tę linię startu. Ja się zastanawiam, jak one biegną w szpilkach, no ale jakoś biegną. Są Japonki, Japonki wszystko umieją. Znaczy, ja nic o tym nie wiem, po prostu tak powiedziało mi się. Jezus. Od razu się patrzycie na jakiegoś zboczeńca. Nie patrzcie się na mnie. Idziemy moją ulubioną dzielnicą. Dzielnicą brudną. To jest najlepiej. Dlaczego ja tak mało nitra użyłam? Powinienem więcej. Zaraz tu przed skokiem użyjemy nitro jak w tym zwiastunie, wiecie. Ale tu trzęsie, o man. To jest w ogóle bardzo fajny wyścig. Lubię go. Uwaga! Yeah! I teraz zdjęcia na dole. Bo nie wiem, kto by robił. Bo tutaj raczej taka biedna dzielnica była, no. Ale tu już nie jest biedna i tu mi będą robić zdjęcia podczas skoku. O! Właśnie miałem narzekać, dlaczego nie ma trafików. A tu właśnie wyjechał jeden. Musimy zdobywać punkty Stelo. Chodź tutaj. Yeah! Yeah! O nie! Tego nie przewidziałem. Tu mamy kolejnego. Cernujemy. Za wolno jechałem. No, o dobrze, dobrze. A ciekawe, jak dostaniemy ten Performers Upgrade. No! Łap te punkty! Jeee! Dawaj punkty! Aż ty trafiku! Dawaj punkty! Dawaj! Punkty dawaj! Cholera, jasna. Dobra, dał punkty, świetnie. Ale już nie mam nitra, ale tu jedziemy kanałem burzowym. A w ogóle to, czy Kemot mnie pobił w ostatnim wyzwaniu? Bo on chyba nie oglądał mojego, what the fuck, mojego filmu do końca, no nie? No właśnie, on nie wie, że ja go pokonałem i wyzwałem go na Drift Challenge. Ciekawe, czy ogarnie. Yeah. Także, no, z grubsza te wyścigi się tutaj dość powtarzają, wiecie, to jest, robi się powoli nudne, ale bardzo fajny klimat jest tutaj ogólnie. Ja kiedyś jak grałem, to oczywiście gra mi się wydawała dużo dłuższa. Dał mi Performers. O, nie ukończyłem tego? O nie. I uwaga! Jest! 6 sekund przed czasem. Udało się. Dawaj mi Performers Upgrade. Where would you be if it wasn't for my sweet mods? Go ahead and take one.
Take one. No dobra, tu mamy staty. Skręca Mazda dosyć fajnie. Zwiększmy sobie przyspieszanie. Tak. Co? Teraz Volkswagen nagle pierwszy jest? Jak to segregują te samochody? Boże, jak dziwne to wszystko. Drift, drag, wow, sprint. Wszystko, co uwielbia Lucek. Tak jest. Oh yeah. Mamy tutaj... Celica. Mamy tutaj 206 i... Forda Focusa, no tak. Dawaj Maździocha. W ogóle, co sądzicie o Mazdzie MX-5 jako o modelu? Bo wiecie co? To jest ogólnie bardzo malutki samochodzik. Ja go nieraz tam widziałem. Oh yeah! Skatepark! W końcu! Czekałem na to całe życie. Ja nieraz widziałem właśnie tą Mazdę i to jest taki malutki samochód. On sięga mi no, nieco powyżej pasa, wiecie? I ogólnie nie jest też za szeroki. Czy za szeroka właściwie powinien mówić, bo to kobieta. Ale co sądzicie o tym samochodzie jako samochodzie? Oczywiście jest to taki dość kultowy model, no bo jednak pojawiał się w większości NFS-ów, a szczególnie tych starszych, które dobrze zapamiętaliśmy z okresu dzieciństwa. Przynajmniej ja tak mam, bo ja byłem mały, jak te gry się pojawiały. No i tak jakoś mi się wrył, wiecie, w świadomość, no nie? I ja swego czasu nawet bardzo lubiłem ten samochód. No ale później, jak to każdy facet, wszystko lubi mieć duże. Znaczy no, przynajmniej ci faceci, co mają wszystko inne małe, niestety. No ale... Tak sobie pomyślałem, że jednak Mazda to nie byłby samochód dla mnie, jeśli mógłbym wybierać spośród takich bardzo fajnych samochodów, jakie właśnie możemy tutaj wykorzystać w tej grze. A piszcie, co wy myślicie o tym samochodzie ogólnie. I tak się zastanawiam, jakie jeszcze wozy będę miał dostępne do kupienia w Undergroundzie później, które mają napęd oczywiście na tylną oś. Na pewno będę musiał przetestować Eclipse'a. Tu jest chyba wersja GSX z tego, co ja się tam doczytałem w komentarzach od was. Cholera, trochę źle pojechałem. Ale tu nitro. Yeah. Tak, nie było sensu tutaj pakować ulepszenia na prowadzenie. No, będziemy mieli tego GSX-a. Zobaczymy, jak on tam. Jakąś nagrodę otrzymamy. Oh yeah, jako foto w ogóle, co nie? Dobra, chodźmy na drift i zobaczymy, co się uda ugrać. Oh yeah, no dalej koleś, dalej. Już, puszczaj mnie. Oh yeah. No ten też, ta trasa też jest z tego, z Undergrounda dwójki. I nawet tam w Undergroundzie dwójce mamy do czynienia ze Street X czy Street Cross na tej trasie. Mazda, czemu mi to zrobiłaś? Na Dzień Kobiet daj spokój. Tak, nie przyniosłem ci kwiatów. Nie wypolerowałem siedzeń. Ale to nie jest jeszcze powód, żebyś tak źle mnie traktowała. Spokojnie. Pokaż, co potrafisz, Maździunia. Jesteś piękna, wiesz? Jesteś najpiękniejszą dziewczyną w tym wyścigu. Tak. 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 Wzięła do siebie. Głupia. Ops, ops. Dobra, nie słyszałaś tego, Mazda, to nie do ciebie było, spokojnie. Mówię głupia do klawiatury. Okej. Oh yeah. Nieźle, Mazda. Mazda, wiedz, że jesteś jedyną. Wiecie, że każdy facet mówi do swojej kobiety, gdy są sam na sam, że ona jest tą jedyną?
w tej akurat chwili rzeczywiście jest tą jedyną. Aj, faceci to świnie. Tak. I drift. Zobaczcie, ja mam już dwa razy więcej punktów od nich, ale powiem wam, że ten upgrade od tego cwaniaczka wcale jakoś nie dał mi wyczuwalnych zmian w moim maździochu. Może tam coś jest lepiej, ale to jest taka zmiana kosmetyczna, że no powiem wam, że nawet kosmetyczka by tego nie wyczuła. Tyle wam powiem. Dobra, dawajcie nagrody. Modern Vinyl, Aperancy Racing Vinyl, Visual Upgrade, dobra, Drift Track, wow! Czyli odblokowałem tę trasę i zobaczmy. Podblokowywało się w ogóle w ciu rzeczy, no nie? Teraz nagle. Gdy ja potrzebowałem na początku gry, to nic nie było. Dobra. To będą te na drzwi. O proszę, to mi się przyda. Nic mi jakoś nie pasuje. O Boż. A zobaczmy. Zobaczę, jak tu kolor będzie wyglądał. Czy to się będzie jadło ze sobą? Okej, niech będzie. Zrobimy taką grubą rysę tutaj. I zróbmy sobie jeszcze drag na sam koniec. Oh yeah. Ej! Zobaczcie, tu jest Niemiec! Miał flagę niemiecką na ramieniu. O nie. No. Ja nie wiem, jak ona te łapy opuszcza. Co? Gdzie? Zobaczcie, jak pięknie. Spadaj. No! Czemu się zatrzymał? Co za typ? Nie wytrzymał. Super. No. Idealny start. Ale zostawiłem ich z tyłu, to się liczy. Dobra, teraz już na pewno skończę, spokojnie. No! Czemu się tu zatrzymuje do cholery? Co on tam matkę z dzieckiem przepuszcza na pasach? Kurde. Dobra, pojadę teraz z lewą już. Dobrze. Spaduwa gnoju. Jest! Wow, jak ja to zrobiłem? Nie wiem. Jest! Ostatnie skrzyżowanie przejechane. No kurde, Lucek. Ile tych punktów mam? Style points. No, jeszcze nie zdobyłem kolejnego poziomu. Nie! Szyby mogę przyciemnić. Obczajmy klimat. Tak. Neony? Daj mi fioletowy tym razem. A, nic nie mogę jeszcze. Kurde. O. Teraz będę miał sportowy dźwięk. Tak jest. Dobrze. No i tyle. Co będę miał dalej? Okrążenia. Po dwa okrążenia to będą już zawody. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną dzisiaj w Need for Speed Underground 1. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!